Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że Was widzę. To wielka radość widzieć Kościół zgromadzony i cieszę się wspólnie. Zatytułowałem dzisiejsze przesłanie Studnia czy źródło? W domyśle oczywiście, z czego chcesz czerpać, z czego czerpiesz. Tytuł Studnia czy źródło? I teraz mam pytanie, czy ktoś mi może podsunąć, domyśla się, z jakiego fragmentu przeczytamy? Śmiało. Jeśli ktoś po tym tytule już domyśla się, co przeczytamy, to powiedzcie. I... Dokładnie tak. Dokładnie tak. Czwarty rozdział Ewangelii Jana, historia Samarytanki. Otwórzmy więc to miejsce. W drodze do Galilei Jezus musiał przejść przez Samarię. Po drodze mijał samarytańskie miasteczko o nazwie Sychar, położone obok pola, które Jakub przekazał swojemu synowi Józefowi. Znajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł przy tej studni. Było samo południe. I wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. Chciała zaczerpnąć wody. Jezus poprosił, daj mi pić, bo właśnie jego uczniowie udali się do miasteczka po zakupy. Co się stało? Zapytała kobieta. Ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami. Jezus odpowiedział, gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić, sama prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej. Panie, zauważyła kobieta, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd wiesz, masz tę wodę żywą? Czyżbyś ty był większy od naszego ojca Jakuba, który nam dał tę studnię, sam z niej pił, jego synowie i jego stada? Jezus odpowiedział, każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej życiem wiecznym. Studnia czy źródło? Na moment abstrahując od duchowego znaczenia tego przesłania, na którym zresztą się będziemy głównie skupiać, jaka jest różnica między źródłem a studnią? Tak, tak po prostu. Od razu widzimy, jaka jest duża różnica w sensie czerpania z tego. Studnia, zwłaszcza, że to był obraz przekazany tam na te realia, na te sytuacje, na te warunki panujące wówczas. Studnia była w jednym miejscu. Trzeba było po pierwsze do niej podejść. Niektórzy blisko, niektórzy daleko, w upalny dzień. Kiedy się już do tej studni doszło, to trzeba było z niej zaczerpnąć. Tam nie było żadnych mechanizmów. Będąc w Izraelu, widzieliśmy kilka studni, właśnie patriarchów. Po prostu duży krąg, dziś zakryty jakąś kratą i tyle. Trzeba było mieć czerpak, trzeba było zanurzyć to wiadro czy czerpak, a potem wyciągnąć. Ciągnął ktoś z Was już ze studni wiadro? Pewnie, że tak. No nie do końca to jest lekkie. Jeżeli się nabierze nam pełne, to trzeba troszkę wysiłku, żeby go wyciągnąć. A potem, kiedy już się napijesz i wrócisz do domu, to się na tyle zmęczyłeś, że można wracać, by napić się znowu. A źródło, wyobraźcie sobie, źródło masz wciąż przy sobie, czy w sobie. Pijesz wtedy, kiedy chcesz. Pijesz cały czas. Świeżutka woda. Widzicie tą różnicę? Nieprawdopodobna różnica. Ale oczywiście nie skupiamy się na tym, co zewnętrzne, bo przecież nawet Jezus użył tutaj tego jako obrazu, jako symbolu. Nieraz to, co Jezus mówił jako fakty, i tak rozumiemy czasem symbolicznie, ale tutaj już jest wprost. Przecież Jezus, mówiąc do Samarytanki, że jeżeli napije się Jego wody, nie będzie już więcej pragnąć, to nie oznaczało, że ona tutaj jutro nie przyjdzie. Prawda? Po tą fizyczną wodę, która jej potrzebna była do picia, do spożywania, do przygotowywania posiłków, i tak musiała przyjść. Więc oczywistą rzeczą jest, że Jezus mówił o czymś duchowym. A więc, moi drodzy, co reprezentuje studnia, a co reprezentuje źródło? Studnia. Studnia, najkrócej ujmując, reprezentuje religię. Zobaczcie, co mówi Samarytanka. Powołuje się na historię.
na ojca Jakuba, jego syna. Potem w rozmowie mówi, czyżbyś ty był większy niż nasz ojciec? A później, kiedy Jezus dotyka najbardziej czułych strun jej życia, zaraz przekierunkowuje rozmowę na religię. Nasi ojcowie na tej górze, a wy w tamtym mieście. Forma oddawania Bogu czci. A Jezus zaraz ją prostuje. Mówi, nie tak. To już przeszłość. Przychodzą czasy, już nadchodzą, że prawdziwi czciciele nie będą patrzeć na czy to góra, czy to miasto, czy wioska, czy gdziekolwiek, żadne formy, ale w duchu. W duchu i w prawdzie. Więc moi drodzy, religia. Cóż to takiego? My z reguły może już jesteśmy tak nastawieni do tego słowa bardzo, bardzo ostrożnie, niesiąc taki negatywny ładunek. Tak, głębiej myśląc tak jest. Ale powierzchownie patrząc, religia nie wygląda źle. Bo to jest chęć podobania się Bogu. Tyle, że o własnych siłach. Religia to wysiłki człowieka, by zyskać Bożą przychylność. Upraszczam, wiem, ale to jest jakby kierunek, w którym chcę iść. To są wysiłki człowieka, aby podobać się Bogu na swoich własnych warunkach, na swoich własnych zasadach lub na jakby zasadach narzuconych przez system. A do czegoś to sprowadza? Sprowadza się do tego, że trzeba przestrzegać szeregu przepisów, szeregu zasad, szeregu reguł. I człowiek chcący rzeczywiście podobać się Bogu, stara się. Człowiek, który naprawdę chce podobać się Bogu, naprawdę się stara. Kolejny przepis, kolejna regułka i wciąż pusty. I wciąż suchy. I wciąż nie ma zaspokojenia. To, co Jezus powiedział w wersecie 13, że znowu, jeśli będziesz pić tą wodę religii, będziesz tu chodzić cały czas. Wciąż nie spotkasz tego, czego szukasz. Wciąż nigdy nie będziesz prawdziwie nasycona. Aż źródło? Oj, muszę uważać, żeby powiedzieć to w trzech zdaniach i przejść dalej, bo tu by się chciało skakać. Źródło. Życie Jezusa. Żywy Jezus w nas. Źródło tryskające w nas. Żywy Jezus. Relacja z Jezusem. Jego duch w nas, Jego życie w nas. Wolność, realność krzyża Golgoty w nas. Moi drodzy, życie Jezusa, moja relacja z Nim, to ciepło, że ja z Nim rozmawiam, On do mnie przemawia, że daje mi pokój, że och, dobra, muszę zakończyć. To źródło. To jest źródło. Niesamowita rzecz. Nieporównywalna. Więc moi drodzy, studnia czy źródło? Przy czym siedzisz? Z czego czerpiesz? Religia, uczynkowość, martwa litera, martwa formuła. Czy źródło? Żywy Jezus, Duch Święty w nas. Moi drodzy, może ktoś jest na tym miejscu, kto jeszcze nigdy nie spotkał żywego Boga. Jeszcze nigdy nie napiłeś się żywej wody. Ciągle szukasz. Szukasz w tylu miejscach. Może chcesz uczciwie, prawdziwie, gorliwie chcesz spotkać coś, co da ci pokój. Coś, co da ci zaspokojenie twoich głębokich pragnień i ciągle nie możesz znaleźć, bo źle szukasz. Nie szukaj w religii. Jest Jezus. Tylko On prawdziwie zaspokoi głód twojego serca, twoje poszukiwania, twoją tęsknotę. Więc jeżeli ktoś jest na tym miejscu albo słuchać będzie przez internet, to zachęcam cię, szukaj Jezusa, osoby Jezusa. Powierz Mu swoje życie. Kiedy On przebaczy twój grzech, zobaczysz, że wytryśnie źródło. Że wytryśnie źródło i koniec poszukiwań. Będziesz pragnął tylko tej wody i będziesz ją pił codziennie, tak jak większość z nas. Do tego zachęcam. Moi drodzy, idąc dalej, kiedy chciałbym znaleźć odpowiedź na to pytanie, źródło czy studnia, muszę umiejscowić to kazanie, które powiem za moment w pewnym kontekście, bo to jest ważne. Bo ktoś może powiedzieć, że jest to za wąskie, że mnóstwo wątków pominąłem, miałby rację. Tylko te wątki już się pojawiły. Chcę umiejscowić to w kontekście trzech kazań, które mówiłem niedawno, co prawda nie po kolei, gdzieś tam były jakieś inne między tym,
Ale generalnie była mowa o łasce, o naszym podejściu do grzechu. Przypomnę w dwóch zdaniach. Pierwsze z nich było kiedyś tam chyba w maju, zatytułowane Nie ma potępienia dla dziecka Bożego. Mowa była o fundamencie. Mowa była o tym, że Jezus, patrząc na twoje życie, jeśli jesteś Jego dzieckiem, widzi cię świętym. Widzi sprawiedliwość Chrystusa na tobie. Nie twoje wysiłki, nie to, co ci się udało zrobić lub udało zepsuć, decyduje o twojej świętości, ale krew Jezusa. To jest fundament. Diabeł będzie oskarżał, prawda, ale on usprawiedliwia. Później za jakiś czas mówiliśmy o budowaniu na fundamencie łaski. Tak brzmiał tytuł. I to była jakby druga strona tego medalu. Bo mając genialny fundament, ten, który nam dał Bóg, można źle skończyć. Można mieć genialny fundament, ale źle budować. Łaska nie jest przyzwoleniem na grzech. Łaska nie jest przyzwoleniem na byle jakość, letność. Mówiliśmy wtedy o przykładzie ludu izraelskiego, który Biblia daje nam jako przykład. Mieli niesamowity fundament. W związku z swoim wybraniem, powołaniem, przymierzem. Mówiłem o tym, jak Bóg na nich patrzy, co mówił przez proroka Bileama o nich, że nie widzi w nich żadnej zmazy, a mimo wszystko ich ciała zaległy w pustynię. Więc to była ta przeciwwaga, że można mieć cudowny fundament, a na nim źle budować. W końcu trzecia usługa, chyba miesiąc temu, to była sytuacja, kiedy Boże dziecko tkwi w jakimś grzechu, w jakimś nieposłuszeństwie, czy to w zepsutych relacjach, czy w nieprzebaczeniu, czy w jakimkolwiek innym grzechu. I mówiliśmy wtedy o tym, że jeśli się nie opamięta, że jeśli się nie opamięta, to czeka go sąd. Boży gniew. To jest Biblia. To są Boże zasady. Dał nam łaskę i w każdej chwili może skorzystać z Jego świętej krwi. Ale Biblia jest jednoznaczna. Jeżeli ktoś to zlekceważy, to czeka go Boży gniew. I dużo by o tym mówić, bo to dotyczy i takich grzechów, które my rozumiemy jako wielkie grzechy. Ale jeżeli czytamy Biblię, to Biblia się wielokrotnie skupia i koncentruje właśnie w tym temacie na czymś, co może nam czasem umyka, na relacjach. W kościele, w rodzinach, w małżeństwach. Mówiłem chyba o tym ostatnio, że przecież w kontekście wieczerzy pańskiej była mowa, że apostoł Paweł wytyka im, że tkwią w sporach, w gniewie, a chcą przystępować do wieczerzy. Ale okej, to jest kontekst. To jest kontekst i to, co dzisiaj powiem, trzeba traktować wspólnie razem z tym wszystkim, co już słyszeliśmy przez poprzednie trzy kazania. A dziś chcę wracać do fundamentu. Może będzie troszkę przez chwilę, nie wiem jak to nazwać, teorii czy teologii, która jest przecież jak najbardziej biblijna, a potem trochę praktyki. Moi drodzy, fundament. Fundament, który mamy. Bezwarunkowa łaska. Bezwarunkowa miłość Jezusa. Nasza pozycja w Bogu, nasze synostwo w Nim. Dzieło krzyża. To wszystko jest tym naszym fundamentem. Nasze zbawienie, uzdrowienie, moc do zwycięstwa i tak dalej. Żywy Jezus w nas, źródło. Ale wiecie co? Istnieje pewne niebezpieczeństwo. Że będąc, mając źródło w sobie, można wracać do studni. I o tym chcę dzisiaj mówić. Źródło czy studnia? Wcześniej, na poprzednim, co już wspomniałem troszeczkę, mówiłem o innym niebezpieczeństwie. Mamy niesamowity fundament. Bożą miłość, Bożą bezwarunkową miłość wobec nas. Ale niebezpieczeństwem jest to, że szatan będzie nam przypominał i oskarżał grzechy z przeszłości. Potępienie. Nie ma potępienia dla dziecka Bożego. Taki był temat tamtej usługi. Kochani, ale jeszcze raz przypomnę. Jeżeli w twoich myślach pojawia się jakiś grzech, który dawno wyznałeś, to kto ci go przypomina? Bóg zapowiedział, Bóg dał obietnicę, której się trzyma, że jeśli
On przebaczy ci grzech, nigdy więcej go nie wspomni. Więc nie jest to Bóg. Więc ta myśl, która cię potępia, jest od diabła. Zrozum to i daj mu odpór. Nie musimy żyć w potępieniu. Możemy być wolni od naszej przeszłości, jeśli tylko oczywiście przykryła ją krew Pana Jezusa. I to było to pierwsze niebezpieczeństwo dotyczące naszej pozycji, naszego fundamentu. A dzisiaj chcę mówić o drugim niebezpieczeństwie, czyli sukcesywnym wracaniu do studni. No jak to? Ktoś może powiedzieć, no przecież obraz tej studni obrazuje nam ludzi tego świata, mentalność ludzi nieodrodzonych. Prawda. Problem w tym, że nie tylko. Problem w tym, że również nas, dzieci Bożych, również to może dotyczyć. Już tłumaczę jak. Otwórzmy sobie list do Galacjan, 3 rozdział. Ja będę czytał z parafrazy Słowa Życia, gdyż troszkę bardziej opisowo i bardziej trafnie może to jest oddane. Niemądrzy Galacjanie. Inny przekład mówi bardziej ostro o głupi Galacjanie. Kto wam tak namieszał w głowach? Przecież dokładnie opowiedziałem wam o znaczeniu śmierci Jezusa Chrystusa. Pozwólcie, że zadam wam tylko jedno pytanie. Czy Ducha Świętego otrzymaliście dlatego, że przestrzegaliście prawa Mojżesza, czy dlatego, że uwierzyliście Jezusowi? Chyba straciliście rozum. Rozpoczęliście życie z Bogiem dzięki Duchowi, a chcecie je doskonalić o własnych siłach? To jest słowo kluczowe. Apostoł Paweł jest wzburzony, co słychać w jego ciętym języku. On pisze list i używa wprost o głupi Galacjanie, czy nierozsądni, czy nierozumni, jakkolwiek. Dalej w tym trzecim wzburzony mówi, chyba straciliście rozum. Dlaczego apostoł Paweł jest tak podekscytowany? Dlaczego nie jest tak wzburzony tym faktem? Bo wie, jakie to jest niebezpieczne. Bo wie, jakie to jest groźne. On mówi, zobaczcie, rozpoczęliście swoje życie z Bogiem, czyli spotkaliście żywego Boga. Wytrysło was źródło życia. Wytrysło was źródło wody żywej. A teraz chcecie wracać do studni. W jaki sposób? Bo chcecie doskonalić, czyli kontynuować swoje życie z Bogiem o własnych siłach. Na czym to polegało? Do Galatów, do tego zboru, nie wiem jak to odmienić, do Galacji, do Galatów. Odmieńcie lepiej. Dotarła jakaś nauka, która nie ujmowała znaczenia krzyża. Nie, absolutnie nie. Krzyż to fundament, krzyż to podstawa. Ale coś trzeba dołożyć. To nie wystarcza. Coś jeszcze trzeba dołożyć. Ze zakonu, z prawa, z przepisów, z legalizmu. Coś jeszcze, oprócz tego, że jesteś zbawiony, że masz łaskę, jeszcze musisz coś więcej robić. I to był problem. To wyglądało bardzo święcie i ludzie na to szli, bo chcieli się Bogu podobać. A to stworzy straszne niebezpieczeństwo. I apostoł Paweł dlatego w takim mocnym tonie przeciwko temu występuje. Nie wolno tak. Nie wolno wam wracać. Nie wolno wam tego mieszać. Moi drodzy, to jest niebezpieczna mieszanina starego i nowego przymierza. Od wersetu 15, a może jeszcze wcześniej, apostoł Paweł w 11 wersecie mówi, zacytuję, a że przez zakon nikt nie zostanie usprawiedliwiony, to rzecz oczywista. Oto apostoł Paweł mówi, nie ma tam zbawienia. W zakonie nie ma zbawienia. Nikt nie może być zbawiony, usprawiedliwiony przez zakon. Apostoł dalej potem właśnie od 15 wersetu tłumaczy, jak to wygląda. Ja nie mam jakby możliwości, aby to dokładnie dziś przedstawiać. Ale mówi, że przymierze z Bogiem zostało zawarte nie z ludem izraelskim pod górą Synaj, w tym znaczeniu, że to nie był moment, kiedy Bóg powołał Izrael, ale wcześniej, z Abrahamem. I zobaczcie, z Abrahamem go nie powołał na zasadzie zakonu, ale obietnicy. To udowadnia apostoł Paweł w tym liście. I mówi, obietnica była dana Abrahamowi, a dopiero później, 430 lat później, przyszedł zakon. Zakon, który miał być na pewien czas. Na konkretny czas, od góry Synaj po Golgotę. To był jego czas. On został nadany dlatego, że ludzie byli zatwardziali.
Zresztą możemy przeczytać to w wersecie 19. Jaki był zatem sens nadania prawa Mojżesza? Zostało one ustanowione z powodu ludzkich przestępstw i miało funkcjonować do czasu nadejścia potomka Abrahama, który otrzyma obietnicę. Chodzi o Jezusa. Moi drodzy, mówiąc obrazowo, gdybym porównał to do pociągu, który przemieszcza się po torach, to on miał swoją stację startową, zakon i stację docelową, Golgota. Kto siedział w tym pociągu, miał wyjść. Koniec. Koniec drogi, dalej nie pojedzie. Tam w tym jest śmierć. A od tego momentu jest łaska, jest życie. Dlatego apostoł Paweł był tak wzburzony, że ludzie otrzymali życie wieczne, otrzymali relację z żywym Bogiem i chcą ją zepsuć przez to, że dokładają do tego coś ze starego prawa, coś z legalizmu. Ten sam problem był zaakcentowany w liście do Hebrajczyków. 13:9 przeczytam. Dlatego nie dajcie się oszukać, inny przykład mówi zwieść, różnym naukom. Całym sercem polegajcie na łasce, a nie na przepisach dotyczących spożywania niektórych pokarmów. Zobaczcie, co tutaj mówi autor listu do Hebrajczyków. Mówi, nie dajcie się zwieść. Czy widzicie to, że można zostać zwiedzonym? Że można zostać zwiedzonym poprzez to, że do łaski dokładamy jakieś przepisy, jakieś zasady? Ich dotyczyły jakieś zasady co do spożywania pokarmów. To akurat był ich problem na ten moment. Ale wiecie, przez Kościół od wieków po dziś dzień mogą przetaczać się inne zasady, które chcemy wprowadzać, które są niebezpieczne. Całym sercem polegajcie na łasce. To jest wezwanie. Całym sercem polegaj na łasce i tylko na łasce. Moi drodzy, trochę bardziej praktycznie, żeby to rozświetlić. Dlaczego to jest tak niebezpieczne? Już powiedziałem. W dwóch aspektach. Po pierwsze, dlatego, że wygląda to bardzo duchowo. Pomyślcie, jest ktoś, kto naucza lub sam tak praktykuje, inni to widzą, że stara się być, nie wiem, bardzo święty. Więc tego przestrzega, to mówi, że wolno, to nie wolno. I wygląda to naprawdę święcie. Ale to tylko tak wygląda, a jest niebezpieczne. Kiedy te myśli w zasadzie miałem już przygotowane w tym tygodniu, w moim sercu, w mojej głowie, usłyszałem pewne świadectwo i strasznie się ucieszyłem, bo ono genialnie pasuje do tego, co mówię. I myślę, że nam dużo rozświetli w tym temacie. Usłyszałem świadectwo o pewnej siostrze, nie z naszego zboru, która przeżywała chyba podobny problem. Była to osoba, która może miała trochę bardziej konserwatywne poglądy co do stroju i wyglądu i tak dalej. Ale na pewnym nabożeństwie, kiedy trwało uwielbienie, kiedy ludzie modlili się, śpiewali, uwielbiali Pana, ona chciała to robić i patrzy, a przed nią jakaś dziewczyna, ubrana nie tak, jak należy być w kościele, dźwiga swoje ręce, a paznokcie kipią czerwienią. No i co? I ona się burzy. W jej coś się zaczyna dziać. To jak to ma być? To ona tak wygląda i Boga uwielbia? Widzicie te zasady? I wtedy Duch Święty do niej przyszedł. I powiedział jej bardzo mocno, popatrz się na nią. Popatrz się na nią. Ona się cieszy mną naprawdę. W niej jest naprawdę moje życie. W niej naprawdę jest pierwsza miłość, a w tobie jest zakon. A w tobie jest osądzanie. Była wstrząśnięta i pokutowała z tego. Moi drodzy, Kościół, odkąd pamiętam, od dziecka, kiedy też odwiedzało różne inne zbory, to te różne dyskusje o formalizmie zawsze się przetaczały.
jak funkcjonowanie w nabożeństwie, jak długość, krótkość spódniczek, jak chustki na głowach, jak forma uwielbiania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bogu dzięki, to już raczej jest wyciszone, to mało się przytrafia, ale nie do końca. Zawsze jest groźba, że jakieś takie legalistyczne pomysły ktoś będzie chciał forsować na równi z łaską. Łaska oczywiście, krzyż Jezusa oczywiście, ale jeszcze musisz to i to. Moi drodzy, stawianie obok krzyża jakichś przepisów, jakichś własnych wyobrażeń, jakichś właśnie legalistycznych zasad jest bardzo niepotrzebne, bardzo groźne. To polega na tym, że mówisz, że jestem zbawiony, ale muszę jeszcze coś. I dołóż sobie w to miejsce coś, cokolwiek. Albo mówiąc inaczej, jestem zbawiony, ale nie wolno mi tam czegoś. I wstaw sobie sam coś. Oczywiście za wyjątkiem grzechu, bo to jest oczywiste. Wiecie, użyję jakiegoś przykładu. Tak myślałem, jakiego użyć, żeby nie był kontrowersyjny, żeby nie robić zamieszania. I myślę, że kwestia choćby telewizora już jest taka trochę przybladła w dzisiejszych czasach komunikatorów i wszystkiego innego. Wiecie, popatrzcie w ten sposób. Jeżeli ktoś nie ma telewizora, nie wiem, czy zauważyliście, że nigdy się nie określiłem, czy mamy. Celowo. Celowo, aby nie narzucać nic. Ale zobacz, jeśli nie masz, nie powinieneś z tego być dumny. Nie powinieneś z tego czuć się lepiej. Nie powinieneś tego innym narzucać. A jeśli masz, to nie powinieneś się czuć gorszy. To już jest twoja sprawa między tobą a Bogiem, jak czas dysponujesz. Jeżeli go masz, to twoja sprawa. Ale nie możesz się czuć potępiony i gorszy. Moi drodzy, to miłość do Jezusa o wszystkim musi decydować. To jest zasada, jedna, jedyna. W Królestwie Bożym nie ma innych, nie wprowadzajmy innych. To jest jedna. Miłość do Jezusa. Jeżeli Go prawdziwie kochasz, to ta miłość tobą pokieruje i będziesz robił to, co jest właściwe. Moi drodzy, nie bierzcie tego w ten sposób, nie myślcie, że ja mówię, że można robić, co się chce. Nie myślcie, że ja mówię, że to jest dobre i właściwe, że ktoś przyjdzie do kościoła ubrany jak na plażę. Ale zrozumcie mnie dobrze, to nie jest zasada. Ja chcę, abyś tak kochał Boga, żebyś z miłości do Niego przyszedł ubrany jak trzeba. Z szacunku do Niego. A nie dlatego, bo tak trzeba, bo ktoś każe. Z szacunku do Niego przyjdziesz tutaj na czas, nie spóźniając się. Z miłości. Bo Go kochasz, bo Go szanujesz. Nie chcesz Go zasmucać. Moi drodzy, trzy punkty ostrzegawcze. Czyli trzy miejsca, gdzie powinna ci się zapalić czerwona lampka. Czy przypadkiem nie siedzisz przy studni? Pierwszy. To jest wtedy, kiedy wydaje ci się, że coś musisz zrobić. Mówiłem już przed momentem o tym. Wszystko ma polegać na tym, że chcesz. Że tak Go kochasz, że chcesz. Jeżeli coś widzisz, że musisz, to niech ci się czerwona lampka zapala, że jesteś w złym miejscu. Drugi to kiedy od innych tego oczekujesz. Ta lampka powinna jeszcze mocniej zaświecić. Kiedy ci się wydaje, że wszyscy inni powinni robić tak, jak ty uważasz. A trzecia, która chyba powinna najmocniej świecić, to wtedy, kiedy czujesz się bardziej święty, że to robisz. Że kiedy czujesz się lepszy. Kiedy patrzysz na innych i trochę ci ich żal, że są trochę z tyłu za tobą, bo czegoś tam nie robią. Bo na przykład mają telewizor, czy na przykład złożyli, nie złożyli, ty złożyłeś, oni nie, deklarację, że nigdy nie tniesz alkoholu. I tak dalej, i tak dalej. Wiecie, tu jest tyle tych miejsc. Celowo nie podaję wielu przykładów, bo ich jest setki. Możesz każdy mieć swój własny. Okej, jeśli to robisz, jeśli wchodzisz w jakieś
taki wąski zaułek, że na przykład złożyłeś taką deklarację, że nigdy nie tkniesz alkoholu lub coś innego. Dobrze, jeżeli tak kochasz Jezusa i w relacji z Nim to odebrałeś od Niego, On ci to powiedział, że tak ma być w twoim indywidualnym przypadku, to kapitalnie, to tego słuchaj, tak rób. Ale jeśli to jest rzeczywiście od Boga, to wtedy nie będziesz czuł, że to musisz, to po prostu chcesz. Jeśli to jest od Boga, to wcale nie będziesz tego próbował narzucać innym i też nie będziesz się czuł świętszy od innych. Więc moi drodzy, to jest pierwszy aspekt tego niebezpieczeństwa wracania do studni. Widzicie, że jest to możliwe. Widzicie, że jest to możliwe, że Boże dziecko, które ma źródło w sobie, może wracać do studni, do jakichś legalistycznych przepisów. I drugi aspekt, już króciusieńko, bo 12 się zbliża, to jest mentalność uczynków, uczynkowości. Gdzie osoba zbawiona, która cieszy się relacją z Bogiem, która wie, że jego grzechy są przebaczone, która wie, że fundamentem jego świętości jest krzyż Golgoty, krew przelana. Gdzie czasem może być tak, że mimo wszystko mentalność uczynkowości nie została z niej wydarta. Im kto dłużej był w tradycyjnej religii, tym może mieć ten większy problem. Jest bardziej nasycony, przesiąknięty tą mentalnością uczynkowości. Wiecie, i takie myśli, że jeżeli zrobisz coś dobrze, coś ci się uda, nie wiem, postanowiłeś mieć 3 dni postu i miałeś wspaniały czas. I tak się dobrze czujesz. I masz wrażenie, że Bóg teraz patrzy na ciebie uśmiechnięty. A kiedy zawaliłeś coś? A kiedy straciłeś coś? To wydaje ci się, że Bóg patrzy ze smutkiem, z wielką niechęcią i najchętniej to by ci w cudzysłowie klap zadał. Mentalność uczynków. Kompletnie nie o to chodzi. Rozumiemy, wielokrotnie o tym mówimy, że twoja świętość to nie polega na tym, co ci się uda lub co ci się nie uda, ale krew Chrystusa, która cię usprawiedliwia. Pozycja w Nim. To jest tak piękne. Więc nie wracajmy. Nie wracajmy do mentalności uczynkowości. Czy bogaty młodzieniec jest tego dobrym przykładem? To 19 rozdział Księgi Mateusza. Kiedy pyta w 16 wersecie: nauczycielu, co dobrego mam uczynić? Co dobrego mam uczynić? Wiecie, to był człowiek, który wiele rzeczy dobrych już czynił, ale ciągle ma pustkę. To jest przykład tej osoby, o której mówi Jezus. Ciągle chodzi do studni, ciągle ma głód, ciągle ma pragnienie, ciągle nienasycony. Gdyby on, wiecie, nie chciał, to by do Jezusa nie przyszedł. On miał potrzebę, on miał pragnienie, on rzeczywiście chciał relacji, on chciał posiąść królestwo, ale źle szuka. Co dobrego mam jeszcze uczynić? Co jeszcze kolejną rzecz dobrą mam zrobić? Wtedy może jakoś zapunktuję Pana Boga. A Jezus mu mówi coś, co w gruncie rzeczy jest bardzo radykalne. Sprzedaj wszystko, co masz. No jak to? To wygląda na właśnie jakiś dobry uczynek. Nie. Jezus chce się rozprawić z jego sercem. Bo Jezus wiedział, że bardziej niż cokolwiek on kocha pieniądze. Jezus wiedział, że bardziej niż jego kocha pieniądze. Jezus nie chciał jakiegoś kolejnego uczynku, tylko chciał, żeby zrobił porządek ze swoim sercem. Pomyślcie, co motywowało tą kobietę, która rozbiła alabastrowy słoik oleju i namaściła Pana Jezusa? Co nią motywało, że fortunę na to przeznaczyła? Jezus to mówi wprost, nie musimy odkrywać, miłość. Przebaczono jej wiele, więc bardzo kocha. Miłość była motywacją do tego. A Józef z Arymatei, co spowodowało, że on zaryzykował wszystkim? W zasadzie to na 100% stracił swoją pozycję w Radzie i poszedł zdjąć ciało Pana Jezusa po ukrzyżowaniu. Miłość, nic innego. Moi drodzy, miłość jest tym, co determinuje nas do tego, aby wszystko usunąć z drogi, co przeszkadza, by być blisko Jezusa.
I tak naprawdę to pierwsza miłość i relacja z Jezusem utrzyma nas przy źródle. A kiedy stygniemy, to bardzo łatwo gdzieś wracać do studni. Albo też ktoś może z nierozsądnej gorliwości tam wracać. Siostry, bracia, kończąc, chcę was zachęcić do tego, abyśmy z całego serca polegali na łasce. To, co mówiłem, to nie jest, jeszcze raz powtarzam, przyzwolenie na cokolwiek z Boże, albo w twoim życiu osobistym, albo w twoim funkcjonowaniu w szkole, albo w zakładzie pracy. Nie, mamy być tymi, którzy świecą. Biblia mówi wyraźnie, jak bardzo mamy się odróżniać od tego świata. Ale zasada jest jedna. Wynika to z miłości, z relacji, a nie z legalistycznych zasad, co możesz, a co nie możesz. A więc wracajmy do źródła. Cieszmy się Jezusem. A jeśli Go jeszcze nie znalazłeś, a jeśli jesteś na etapie, że Go wciąż szukasz, jeszcze nie wytrysło nigdy źródło rzeki wody żywej w tobie, to przyjdź do Jezusa, a wytryśnie. I znajdziesz i będziesz zaspokojony. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.